No i jesień już na dobre zagościła w ogrodach chyba wszystkich. I już niedługo tutaj w prognozach, prawda, tak dość, no, za parę dni niby, ale zapowiadają opady śniegu. Więc już niedługo rośliny, które na razie tutaj goszczą, korzystają jeszcze z tych dni ciepłych na zewnątrz, tak jak tutaj Musa Basio, większe, tam mniejsze, jeszcze sobie tutaj działają, te schowane cały czas tam wyrastają, już tutaj widać, że parę razy były obcinane. Mam nadzieję, no wbrew pozorom, mam nadzieję, że przynajmniej dla nich się trochę tu ochłodzi. Bo cały czas rosną dość intensywnie. Na razie chyba tylko Dicksonie, to też nie ma się co martwić. Nawet jak śnieg spadnie, a temperatura widzę, że też taka ma być około minus 1, minus 2 stopnie, to też dla niej też nie są jakoś tam problematyczne. Tak samo jak tu też niektóre inne rośliny, jak araukarie, tutaj małe karłatki i tu też parę innych roślin, małe figi, pomarańcze trójlistne, facje, tutaj schowane za bananowcami farkesja rufa. Tutaj tylko nieduże plamy grzybowe. Koło yuki gloriozy wariegaty się pojawiły, no ale no to taką wtedy dostałem, ale wolałbym tą taką stricte zieloną. To jest właśnie trochę bardziej podatna na takie choroby grzybowe. No jest pierwszy rok teraz w gruncie. No zobaczymy, jak to będzie, jak się będzie sprawować. Oliwki tu już. Niektóre owocki to już są w pełni dojrzałe. Wygląda trochę jak śliwa tarnina. Piłka rostrata to już nie ma tutaj żadnego problemu. Siedzi sobie tej osłonce z folii i tylko wygląda przez lufcik. Przysypałem także już tutaj korzenie u marakui. Marakui incarnata. Też się już pomału szykuje. Widzę, już liście zaczynają żółknąć. Choć ona to nie jest taka bardzo bardzo odporna, jeśli chodzi o górną część. Ona w naszych warunkach powinna odbijać z ziemi, ale nie ma to wpływu na ilość owoców, ponieważ owoce i tak zawiązują się na pędach jednorocznych, także i nawet jest wskazane, że powinna być przynajmniej no, dość mocno cięta w takich strefach bardziej ciepłych, gdzie jednak zostaje na zimę, powinna być bardzo mocno cięta. Owoce tylko na pędach jednorocznych. Tutaj cały czas wisi ten owocek. No już jest taki niby miękawy. No, to można widać, ale dokąd będzie, dokąd będzie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że chociaż uzyskam stąd nasiona. Rozmaryn tutaj spokojnie sobie czeka na śnieg. Tak samo jak eukaliptus parvula. Tutaj druga marakuja zasypana razem z werbeną patagońską.
Tutaj drzewo butelkowe. Sagowiec. Większość roślin jest tutaj w fazie, bym powiedział, już takiego oczekiwania na to, co ma nadejść. Oczywiście niektóre już takie, które to obawiam się, przynajmniej jeśli chodzi o to, że są malutkie i mogą nawet tych przymrozków małych sobie nie poradzić, na przykład tak jak ta kordylina australijska, no jest ona dość odporna, ale no to takie malutkie siewki to jednak to nie jest duża roślina. Obok Cordelina indavisa. Leptospermum scoparium. I jeszcze jeden kuflik. Kaktusy. Już na dobre zaczęły syndrom stanu śpienia. Położyły się. Tutaj opuncja bezkolcowa. Opuncje fragilis się mocno pomarszczyły. Tak samo jak zwykłe humifusy. Humifusy jeszcze widzę, że jeszcze są takie w miarę jeszcze, ale już widać tutaj, że zaczynają się marszczyć. I niestety już tutaj jedna strata się pojawiła, a mianowicie opuncja erinacea. Zgniła. No tak to jest z tym akurat jednym kaktusem, że tutaj czasami nieważne, czy to jest zima. Lato też mi właśnie część tutaj zgniła i dopiero to jest odrostów była uratowana, ale prawdopodobnie możliwe, że to jest też po części moja wina, bo była też tutaj cięta, bo cięte dużo dużo tutaj gałązek do ukorzenienia, no i potem też jakieś deszcze potem wystąpiły, jeszcze nie była okryta i może tutaj coś tutaj w tej sprawie właśnie się stało. Nie, no niestety, ale na szczęście mam tutaj jeszcze parę tych opuncji i na drugi raz na pewno będę im obcinał, powiedzmy jakieś tam odrosty robił, to gdzieś na początku lata przynajmniej, no w lato ogólnie tak, a nie tak jak było w tym roku, to praktycznie tak pod koniec lata, no jak już skończyłem drugi skalnie, to właśnie tam poprzestawiałem te rośliny, może było to już w takim za późniejszym okresie. No nic, nie będę je też tutaj ruszał, niech sobie tutaj siedzi. No, zdjęcie tych szyb to też czasami jest tutaj dość kłopotliwe, ale reszta kaktusów tutaj sobie spokojnie daje radę. Też tutaj cylindropuncja i tutaj reszta towarzystwa. Druga juka rostrata tak samo sobie siedzi w budce. Obok jeszcze sagowiec wsadzony tutaj z donicą w gruncie. On też raczej takie warunki to też powinien sobie poradzić. No, trzeba to na razie obserwować tą prognozę, bo mówią, że będzie minus 1, minus 2, a może być różnie. Dlatego też tutaj już na uwadze trzeba mieć. Tutaj dalej wilczomlecze groszkowe. Tutaj ta juka gloriosa, już ta właśnie zielona forma, tylko nie z tych takich właśnie sztywnych. Prędzej czy później tamtą także dorwę. Na razie chociaż jest ta zielona. Też może w przyszłym roku zobaczymy, może w przyszłym, może jeszcze w następnym pójdzie też do gruntu. Tutaj reszta wilczomleczy. Tutaj drugi skalniak. Tutaj małe hebe. I tutaj małe rozchodniki. Jest taki skalniak z przerobionej takiej studni zasypanej. I tutaj sosenka kształtowana na niwaki. Jest to chyba takie naturalne w zasadzie, można być niwaki, bo tego drzewka też nie sadziłem. Samo się zasiało. I tak się zastanawiałem, wyrywać, nie wyrywać. W końcu mówię, a zostawię, zobaczymy, czy tak się będzie się dało je kształtować. No i bardzo ładnie się jednak kształtuje. Trochę taki styl japoński. Tu jeszcze jeden eukaliptus parvula. Obok niego Musa basia. Także się tutaj wietrzy. I tak samo wyrasta dość ostro. Tutaj już zrzuciła wszystkie liście, no z owocami to trochę jej pomogłem,
Widzę, Bornholm niech już tych owoców nie trzyma, bo nie jest to i tak nie przeżyją zimy, więc niech już się szykuje na wiosnę. Gałązki nawet w miarę ładnie zdrewniałe, no oczywiście, no nie wszystkie. Niektóre jeszcze tutaj widzę takie zielonkawe. Ale jak będzie zimować tak, jak zimowała w zeszłą zimę, to na pewno też coś z niej będzie. Tu jeszcze rączniki. Liście laurowe. Tu dalej w ogrodzie. Nawet dość kolorowo. Tutaj w dole Choisya ternata, czyli pomarańcza meksykańska. Sadzona eksperymentalnie w gruncie. No, ponoć powinna przetrwać. Przetrwać te zimy polskie, więc zobaczymy, co z tego będzie. Na razie ładnie się prezentuje. I oby tak dalej. Dalej w tej części ogrodu jeszcze kwitnie sporo kwiatów. Tutaj na pierwszym planie też taka spory wilczomlecz groszkowy. Dalej aksamitki, rączniki. Tutaj fascja magellanica dopiero teraz zaczęła intensywnie kwitnąć. Jak już w zasadzie już w przededniu mrozów, przemrozków. Ale dobre i tyle. Zobaczymy jeszcze, jak ją będę zimował. Prawdopodobnie też może zasypę tymi liśćmi, no. A jeszcze nie wiem do końca, zobaczymy. Ale też powinna mrozy tutaj spokojnie przetrwać. Tutaj eukaliptus, parwula kopany z donicą w gruncie. Jest to takie jak dla mnie ekspozycja jesienno, wczesno-zimowa. Dokąd warunki pozwolą, to też niech tutaj sobie siedzi i się hartuje. Dalej. Akauba japońska, też tutaj będzie jej pierwsza zima w gruncie. Mak kaukaski, widzę. Wydaje mu się chyba, że jest wiosna, bo bardzo ładny pióropusz liście wypuścił, świeżutki. Ale no, one tak w zasadzie mają, wyrastają na wiosnę, potem giną gdzieś tak na połowę lata i znów w drugiej połowie, tak pod koniec lata, do mrozów wypuszczają taką powtórną, tak jakby rozetę, tylko że bez kwiatów. Tutaj jeszcze jeden wilczomlecz, obok sośnica japońska. Tutaj chyba największy z tych wszystkich wilczomleczy. Aksamitek tutaj jeszcze mnóstwo kwitnie, ale nie będzie ich chyba w przyszłym roku, bo tutaj mocno mi zagaiły niektóre inne rośliny, tak jak tutaj obrazki włoskie. Trochę inaczej to miało wyglądać, ale no wyszło jak wyszło. W przyszłym roku trochę inaczej się tutaj mam zamiar zająć. No, tutaj tak samo widać, że zginął tutaj ciemiernik palmowy. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie kwitno. Już tutaj pąki kwiatowe już się tutaj tworzą. No tak przeważnie kwitnie właśnie w okresie zimowym. Taka już no druga połowa zimy. No zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ładnie tutaj się rozrósł. Tylko właśnie nic go nie widać. Nic go nie widać. I tutaj dalej pomarańcza trójlistna. Już tutaj wszystkie listki poopadały, już weszła w stan uśpienia. I na koniec swój kawałeczek ogrodu wiecznie skąpanego w cieniu. Ta część ogrodu chyba jest najmniej taka zmienna, taka bym powiedział, że dość statyczna. Większość roślin tutaj jest zimozielona i w przyszłym roku też na pewno tutaj dołożę jeszcze parę. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się kalina sztywnolistna, Machonia pospolita. Tam fascja japońska. W tym roku będzie to druga zima w gruncie. Bardzo ładnie sobie poradziła. Ale to też jest kwestia właśnie często miejsca po prostu. Jakoś tutaj spasowało.
inne facje w innych miejscach popadały, a ta nawet nie straciła w zasadzie żadnych liści. Tutaj ostrokrzew, tu jeszcze paproć nerecznica samcza, tu jeszcze też machonia pospolita, obok machonia eurybracatea, też o takich fajnych palmowatych listkach. Też będzie jej to pierwsza zima w gruncie. Jest trochę mniej odporna od zwykłej machonii, ale no zobaczymy. Jak tutaj dobrze sobie poradziła facja, to ta machonia też tutaj powinna sobie bez problemu poradzić. A jako że sobie druga poradziła, to i też jeszcze jedna tutaj machonia wylądowała. Pozdrawiam.